Zamówiłam sobie takie prostowanie kreatynowe, które można zrobić w domu i daję właśnie odebrać do paczkomatu, bo zobaczyłam cenę w salonie fryzjerskim 300, to mi się odechciało. A za to zapłaciłam, zostałem 50 zł niecałe. Zobaczymy jak wyjdzie. Myślę, że będzie git. Może jeszcze wejdę do sklepu przy okazji. Zdążyłam wszystko rozwalić, ale takie dwie butelki, instrukcja, rękawiczki i taka maska. To jest chyba maska? No coś takiego. I też jakaś maska. Jej. Też jednak stwierdziłam, że pójdę znowu na miasto i kupię sobie taki krem w aptece. Więc no, aptecik. Czy mogło być lepiej? Byłam w sklepie i kupiłam świeczkę. Malinową świeczkę. Mam też sok jabłkowy i kinderki. I teraz będę oglądała Wednesday. Pewnie słyszeliście już o tym serialu, a jak nie, polecam, jest na Netflixie i jestem teraz ogólnie jest 8 odcinków, ale w teorii jestem na drugim, ale muszę jeszcze raz drugi obejrzeć, bo za bardzo nie uważałam na drugim, tylko oglądałam TikToka i mecz. Na razie jest mega spoko. Zgadnijcie gdzie idę. Dobrze, na jazdy. Dzisiaj będę miała 2 godziny, czyli będę już miała w okolicach 20 godzin wyjeżdżone. Dzisiaj jest ogólnie piątek, co oznacza weekend. Jutro i pojutrze, czyli dzisiaj zrobię prostowanie keratynowe, no bo po nim nie można myć głowy jakieś 2 dni, więc idealnie, a mi dawno. Nie wiem, czy będę nagrywała cały proces, bo nie wiem w sumie dokładnie, jak to się robi, nie chcę niczego, wiecie, zepsuć i źle pokazać, więc no wiecie o co chodzi, ale zobaczymy, zobaczymy. Na pewno pokażę efekt. Wracam z jazd, ogólnie wstrząsając, było bardzo dobrze, tylko jakieś tam pojedyncze błędy i patrzcie, co na mnie czeka. Jej, paczka ze słodyczami. Jest akcja. Pewnie się domyślacie, o co mi chodzi. Patrzcie, czego się dowiedziałam. Super. Dobra. Może wam pokażę, co tu jest, bo w sumie wcześniej pokazałam tak niedokładnie. Kupiłam to z polecenia, ale wyglądało spoko, więc... Opis też miał spoko. Więc ogólnie tu się zawiera, co tu się zawiera? Ogólnie. Szampon, który najpierw się myje włosy. Może wyjmę to po prostu, no poczekajcie. Dobra. To jest ta keratyna w tym, tak? Szampon, to jest chyba 3-4 conditioner szampon. A to co jest? To jest szampon przed wszystkim. Tu jest jakiś kolejny szampon, po wszystkim chyba, nie wiem. I conditioner, drzewka. I rękawiczki, nie? Tam jest jeszcze instrukcja. No dobra, no co, najpierw muszę się przebrać w koszulkę, bo w tym nie ma opcji. Podobno śmierdzi strasznie. Robimy super przejście. Nie mam pojęcia, czy to wyszło. Excuse me. To jeszcze się rozkłada? Co jest? Dobra. Może jakiś polisz albo inisz? O, polisz. Potrzebujesz prostownicę? Mam. Suszarkę? Mam. Szczotkę? Płaski, okrągły lub grzebień? Mam. Grzebień? Mam. Ręcznik? Mam. Umyć włosy szamponem przed zabiegiem? 1. Czyli to. Podziel włosy na 4 części. Nałóż brazylijski krem do prostowania. Czyli to. Następnie rękoma rozprowadź produkt po włosach i po same końcówki, pokrywając wszystkie włosy. Upewnić się, że krem równomiernie pokrywa wszystkie włosy. Krem nie może dotykać skóry. Okej. Co, idę umyć łeb. See you soon. Krok był taki, żeby umyć włosy 2 razy tą saszetką. Ten szampon się tak pienił strasznie, dosłownie. Jakbym nawaliła pół tubki, a tam była taka masa szedka na 2 razy. No ale okej, chyba tak musiało być. Chyba, że to jakaś reakcja chemiczna i coś poszło nie tak, a ja o tym nie wiem. Więc teraz kolejny krok jaki jest? Bo ja muszę się schylać. Moje plecy. Załóż rękawiczki, podzielić włosy na 4 części i nałożę brazylijski krem do... Aha, dobra. Dosłownie ustawiłam ten telefon z 20 minut. Dobra, porządek muszę zrobić, bo jest syf. Ręcznik. Światło. Kurde, wolałabym, żeby to było bardziej na wprost ta kamerka, ale nie mam jak tego ustawić. Dobra, będzie mi niewygodnie, ale
będzie lepiej dla was ten widoczny. Nie będę za wiele mówił, bo muszę się trochę skupić, ale włączę muzykę. Dobra, Spotify. Oby to się serio udało. A, jeszcze prostownicę muszę wziąć przecież. Gdzie jest ta prostownica? To jest dobre pytanie w sumie. Tam jest dobra. Ja już się przestraszam, że nie mam prostownicy. Ja nie pamiętam, jaki miałam hałas. Super. No git czy nie git? Wezmę z YouTube'a po prostu, bo coś nie pyka. Ale mi noga drętwi od tego laptopa, nie mogę żadnej playlisty dobrej znaleźć. Tak. Podzielić na cztery części. Wyglądam jak cheerleaderka. O kurde, ale to dziwnie wygląda strasznie. Dobra. Jak mam to otworzyć? Tu nie ma tego. Dobra. Kurde, co jest? Trochę się cieszy muzyka. Może nie będę musiała za dużo wycinać, bo wiecie. Prawa autorskie nie można za bardzo. Damy radę. Ej, nie wiem jak to otworzyć. Nie ma zawleczki żadnej na tym. Czy ja mam to ugryźć? Nie, lepiej nie. Nożyczki, ale boję się, że mi to wybuchnie. Bardzo prawdopodobne. Dobra, idę po nożyczki, nie ma innej opcji. Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowościowych. Nie, lepiej nie. Flashback. Jezu. Mam, to jest... Nie no, nie śmierdzi. Prank. Skup się, Martyna. Nie można dotykać skóry, ręcznik. To ogólnie trwa około 4 godzin, ale z moim nagrywaniem filmiku to pewnie będzie z 6. Ale mimo wszystko myślę, że to będzie mój ulubiony odcinek. Mam nadzieję, że wam też się spodoba. Tak samo jak mi się podoba, widać po mnie? Okej. Okay. O, moja fryzura pasuje do tej piosenki. Dobra, teraz muszę się skupić, więc musicie mnie zobaczyć, żeby nie mało gadać. Rękawiczki. Stresuję się trochę, ja się zazwyczaj nie stresuję. Chyba, że idę do tablicy na matematyce. Podzielić włosy na 4 pasma i nałożyć brazylijskie... No, ten krem. Okej. Nie lubię robić rzeczy w rękawiczkach, bo nie mam wtedy wyczucia w ogóle. Uchylę okno, bo ogólnie pisało, żeby robić to w wentylowanym pomieszczeniu, podobno wali. Ale mi się wydaje, że dopiero podczas prostowania, wiecie o co chodzi? Bo na razie nie, na razie jest spoko, zapach, nie jest źle. Dobra, mam ostatnią szansę, żeby przewinąć piosenkę jakąś. O, throwback to the 90s. I 20s. Robimy to. Reklama. Dobra, robię to. Dostałam najgorsze powiadomienie na świecie, czyli że brak miejsca. Chciałam pousuwać, ale dobrze, że dopiero teraz, a nie jak już miałam na głowie, na rękawiczkach. Brazylijską maskę. To nie może dotykać skóry, ale chyba mi dotyka, bo mnie piecze fest. Ale jolo! Muszę to trzymać 15 minut. Nie wykorzystałam tego, bo mam krótsze włosy, więc to chyba nie ma opcji. Bo już mi kipi z tej głowy ta keratyna. I muszę to trzymać przez 15 minut, czy jeszcze 10. A tak 2 minuty przed końcem, to muszę grzebieniem zdjąć nadmiar tej keratyny z łba. I co? Jolo! I serio mi pieczą uszy fest i... kretyna. Mam całe spodnie uwalone. No, nie zobaczcie to. No i co? No czekamy, no. Jaki jest następny krok? Pozostawić produkt na 15 minut. Pod koniec czasu usunąć nadmiar kremu grzebieniem. Tylko nadmiar produktu należy usunąć grzebieniem. Ok. Osuszyć włosy za pomocą szczotki płaskiego okrągło lub grzebieniowego i suszarki, aż całkowicie wyschną. Włosy muszą być suche. Kapslokiem. Muszą być suche. No dobra, no nie będę wybiegać w przyszłość, na razie się skupię na tym, żeby potem nadmiar zdjąć i podtrzymać to 15 minut. Za. Ale mnie jeszcze pie głowa. Hi. Sorry. Swoją drogą uwielbiam Eminema. Serio. I love Eminem. Marshall. Slim Shady. Szczypię. 7 minut. Serio, szczypie fest. Mam nadzieję, że nie widać. Muszę to wyczesać. Nie można tego dotykać w sumie.
To nie jest takie proste. Stała się najgorsza z możliwych rzeczy, wpadło mi do oka. Oh fuck. Dałam chwilę im odpocząć. W sensie suszarce w sumie bardziej. Na razie są w sumie tłuste i ulizane, ale no tak ma być. Jeszcze będzie prostowanko. Ich serio są mega ulizane. I to są jakbym nie myła ich z 5 dni. No wczoraj, w sumie dzisiaj przed prostowaniem, więc nie osądzać mnie, dobra. Stan na teraz, tu są suchutkie. Tu są takie, które mam całą. Wiecie jak to wali? I keratyna pod wpływem ciepła. Tak. I w sumie nie wali, ale ma taki dziwny zapach i nie mi powiedzieli, że śmierdzi. Taki spalone pieczywo czosnkowe. Tutaj w kamerze wyglądam jakbym była ruda, a tu mam 5 razy ciemniejsze włosy niż tu. Są prawie czarne, a tu są rude. To przez światło, żółte światło, więc nie mówisz na mnie ruda, bo nie jestem ruda. No więc za jakieś, nie wiem, 3 minuty znowu będę suszyć. Stan włosów tu są suche, tu trochę mokre. Tu są suche, z tyłu są suche, tu są mokre trochę. Nie wiem czy mokre, czy tłuste, takie trochę to i to, no ale tłuste muszą być. Ej serio, dziwnie pachnie to. Jedyne co to zostało nam czekać, oczekiwać i posłać muzyki. Chillujemy bombę. Możemy pochillować bombę, jeśli chcecie. A i w ramach czekania zapraszam na Instagrama. Musiałeś wpadać, no Boże, przestań się zrozumienie. Mam otwarte okno, a tu często chodzą pająki. Co jakiś czas zerkam. Was. Przesłucham tą piosenkę i lecę dalej, bo nie ma czasu. Już jest 16:50. Zaczęłam o 14:50. Czyli 2 godziny. Kto pamięta tę piosenkę? Ostatnio jak patrzyłam w statystykach, to osoby, które mnie oglądają są od 18 do 24 lat. W 70% około. Cieszy mnie ten fakt, bo ostatnio jak szłam z Biedronki, to minęłam grupę 8-latków, którzy przeklinali co drugie słowo i grozili sobie, że się pobiją. I trochę zwątpiłam w społeczeństwo znowu, jeśli takie osoby by mnie oglądały, to by było mi trochę taki trochę zawód życiowy po prostu, ale wy jesteście normalni, więc się cieszę z tego i pamiętajcie. Bądźcie normalni po prostu i nic. Dobra, lecimy z suszeniem, nie ma co przedłużać. My name is Bella Hadid. Kocham tę piosenkę. Zazwyczaj ja mam taki odruch, że biorę włosy za ucho. I teraz nie mogę, bo nie mogę ich zaginać. I mam teraz zagwozdkę, czy one już są suche, czy nie. Bo są tłuste, ale tłuste chyba powinny być. A tam pisze, że całe uwalone w keratynie, super. Spodnie też mam zauwalone i koszulkę, i fotel, i podłogę, i wszystko w sumie. O, chciałam za ucho wziąć. Osuszyć włosy za pomocą szczotki lub płaskiego, okrągłego lub grzebieniowego i suszarki, aż całkowicie wyschną. Włosy muszą być suche. Włosy muszą być suche, to oznacza, że nie mogą być wilgotne, mokre. A tłuste? To też się zalicza jako niesuche. No bo w sumie muszą być trochę tłuste chyba, nie? Już suszę to dosłownie, no nie wiem, ponad 40 minut. Podsuszę jeszcze tak z 5 minut i wtedy już kończę i robię prostowanie, bo... No bo muszą już być suche, no nie ma opcji, no dobra, robimy tak. Ajaj. To trochę puste co powiem, ale w rzeczywistości wyglądam 5 razy lepiej niż w tej kamerce. Nie podoba mi się to. Najlepsze jest to, że teraz trzeba prostować włosy na temperaturze tam... gdzie jest ta kartka? Tutaj. Jak macie słabe włosy to 150-180, a normalnie no to 230.
albo 200. A ta temperatura nawet nie ma, wiecie, ustawienia temperatury, tylko jest po prostu taki jeden pstryczek i włączasz i tyle i sam się domyślasz, ile to ma stopni, więc ciekawe. Klimacik? Zastanawiam się, czy podzielić sobie włosy na, wiecie, na sekcje. Ale chyba tak zrobię, będzie mi łatwiej je prostować. W ogóle przybliżę was trochę bardziej, co by na to. O, też chyba na 4. Znowu chcę się zatrzymać nagrywanie, chyba was pogięło. No nie widać mojej świeczki teraz. No dobra, trudno. Co miałam powiedzieć? A, że musiałam znowu pousuwać rzeczy. Filmiki, bo już nie miałam miejsca. Ja to w sumie git było, bo nie pousuwałam wcześniej, więc mogłam usunąć go teraz. Mało widzę. No dobra, mamy radę. Czekajcie, zwiążę jeszcze drugą stronę. Ale nie podoba mi się to. Ale się obsrałam, że z niej leci dym, ale to przecież keratyna na tym zostaje, więc to jest normalne. Ej, serio, myślałam, że to się zaczyna jarać. Nie widzicie tego pewnie. O, było widać teraz. Jesus Christ. Chyba to normalne. Tak sobie będę wmawiać po prostu. 8-12 razy. Jedno pasmo. Ja tylko proszę o to, żeby to się udało. Błagam. Tak wygląda strona wyprostowana. Na razie. Jeszcze... Kurde, czemu tu jestem ruda? Tu są prawie czarne. What the fuck? No, ale ta już jest strona wyprostowana. Jeszcze robię tą. Tą jeszcze raz przeprostuję, potem trzeba jeszcze umyć tymi cudami. Tymi. Jeśli efekt zostanie taki sam, jak jest teraz, po myciu też i wysuszeniu, bo trzeba teraz cały czas suszyć włosy, bo keratyna pod wpływem ciepła, coś tam, to będzie najlepsza decyzja w moim życiu, jaką zrobiłam z włosami. No. Na ten moment włosy wyglądają tak, prościutkie. I na razie ciągle jestem na efekcie, jakby wyprostowałam, po prostu teraz idę umyć. Więc zobaczymy też, jak będą wyglądać po umyciu. Sama jestem ciekawa. A jeszcze z tyłu wam pokażę. No, tak to wygląda, więc no, teraz idę umyć. Ogarnę trochę pokój, bo się zrobił syf. I pokażę wam, jak wyglądają po umyciu. Jeszcze będę musiała je wysuszyć, bo teraz już cały czas będę musiała suszyć. Pa! Znaczy jeszcze wrócę, jak coś. To nie koniec filmu. Prank. Umyłam włosy, wysuszyłam i oto efekt. Jej! Prościutkie. I szczerze trochę się bałam, że to nic nie da. W sensie jak umyję i będą znowu takie... Zawał. No, co miałam powiedzieć? Że sama nie wierzyłam, że będą proste, a są proste, więc fajnie. I ogólnie ja się nie znam na włosach, nie? Więc jeśli chcecie robić, no to każdy ma do tego prawo, ale ja nie namawiam, ja się nie znam na włosach. Nie wiem, czy to dobre na włosy. Zadziałało, więc są mega miękkie. Nie są spalone. Jeśli się zrobię poprawnie, to jest okej i ja polecam, mi się sprawdziło. Jak na ten moment jest git, nie wiem jak dalej, ale... Jak na teraz jest spokój, się nie spodziewałam, że będzie tak dobrze i ogólnie kosztowało to 36 zł chyba, ale jeszcze dostawa dychę, więc około 50. Nie wiem ile się będą trzymać, w założeniu jest, że 3 miesiące, więc fajnie by było, jakby tak było. Ja lubię proste włosy u siebie i nie będę musiała ich prostować, tylko jedyny minus jest w sumie to, że teraz będzie trzeba po myciu każdym suszyć suszarką najlepiej, bo z tego co czytałam, to najlepiej właśnie suszarką, żeby ta keratyna jakby pozostawała na dłużej, bo ciepło aktywuje keratynę, coś takiego. Ciepło suszarki, wiecie o co chodzi? Więc lepiej suszyć, niż żeby same naturalnie schły. Więc to jest taki minus. A tę brazylijską maskę się ciężko otwiera. Jeszcze ten szampon, te malutkie takie, pachną ładnie męskimi perfumami. Trochę się ciężko wyjmuje odżywkę, ale to tylko trochę, wystarczy, wiecie, popukać, ścisnąć i ona wylatuje. No tak to wszystko spoko. No, efekt też fajny. Chyba to już koniec tego filmiku, bo bym chciała go już montować. Zacząć. Teraz oglądam mecz Brazylia-Kamerun. Ciekawe, kto wygra. Ten film chyba będzie dłuższy, tak mi się wydaje. Jeszcze nie wiem, ale mam mega dużo materiału. Sami widzieliście, musiałam usuwać rzeczy, bo miałam już brak miejsca.
Zapraszam na Insta. Jej. Subskrybujcie kanał. Jej. A, jeszcze zrobię henno. Na pewno. Nie wiem, jak się żegnać. Paziomy, poziomy. To było dobre. No nie mówcie, że nie, to było dobre. Miłego dnia. Lub wieczora. Smacznego, jeśli już. Siemka. Pa!